No bo nie wciągamy kokainy, wiadomo, bo jest za droga. Ja nigdy nie miałem romansów takich. Chyba. O czym myślałeś, gdy grałeś scenę zabije cię tłubek upierdolony? Już? Gotowy jest, tak? Gotowy. Słuchajcie, to będą odcinki wakacyjne. A jak wakacyjne, wiadomo, nikomu się nie chce robić, zwłaszcza Adasiowi. O nie. Nie, zaprotestował. Ale kurwa, jaki szybki, jaki bystry. Jaki... Lubię zapierdalać. Ale patrz, ja myślałem, że nie masz refleksu, bo Adaś jest po weselu, nie? Bo kręcimy to w poniedziałek. Kiedy było to wesele? W sobotę? Ja miałem rekolekcję w piątek i powiem ci, jeszcze czuję tę siłę słowa. Moc jest z nami. A ty miałeś wesele w sobotę, no to ja cię podziwiam, że ty pracujesz. Jest gorąco w tym pokoju, słuchajcie, mamy zamknięte okno, żeby jeszcze więcej gorąca nie przyszło. Zabieramy sobie tlen z Adasiem, więc będzie taki mało dotleniony odcinek dzisiaj, ale Q&A, czyli to, co ja lubię, na przykład Q&A, bo są pytania. Ja wtedy sobie odpowiadam i wiem, że to jest, że to chcecie wiedzieć. Jest, ja po prostu się cieszę, że mamy ten odcinek, bo jest Adaś i się też chwilę pośmieję, bo do śmiechu mi ostatnio nie jest. Miałem takie smutne wydarzenia w życiu. I ten, chociaż było ostatnio jedno wesołe, czyli Hiszpania wygrała jednak z Anglią. I w finale Mistrzostw Europy i bardzo dobrze, bo Anglicy po prostu... Czasami trzeba tak gwiazdora tak, żeby tak dotknął jeszcze raz ziemi, poszło, o trawa, ziemia, to może będę normalnym człowiekiem, nie? Nie dotyczy to oczywiście gwiazd takich jak ja. A propos, właśnie jest pytanie, czy ma pan swoją gwiazdę? To zaraz na nie odpowiem, tylko rozpoczniemy odcinek tradycyjnie. Tradycja polega na tym, że jest woda i jest espresso. I to jest nieprawdopodobne, że odkrywam to po tylu latach, że jako jedyny krzewię tę wspaniałą nowinę, że jednak espresso pijemy w ten sposób, że najpierw pijemy wodę, potem dopiero espresso. To jest jedyne miejsce na świecie, to jest mój kanał, gdzie ludzie wszyscy piją prawidłowo espresso. Polecam wam ten sposób picia i zaczynamy Q&A. 3, 2, 1, jebudu. Czy ja mam swoją gwiazdę? No nie. No nie mam swojej gwiazdy. Ja wiem, że to tak się utarło po tym, jak okazało się, że jedna z planetoid w głównym pasie planetoid między orbitami Marsa i Jowisza. Są takie, też się dowiedziałem teraz, że no tak, no bo każda planeta ma swoją orbitę i między tymi orbitami, czyli nie należące ani do Marsa, ani do Jowisza, zasuwają sobie planetoidy. To są duże kawały Ziemi, znaczy skał, czegoś. No to jedna z takich ekstra dobrze zbadanych planetoid została nazwana Pazura. Czyli ja nie mam swojej gwiazdy, no bo gwiazdą jest Słońce, nie? Są inne gwiazdy, które widzimy na niebie, tylko jedna z planetoid w Układzie Słonecznym, czyli blisko, nazywa się Pazura. Dlaczego Pazura? Dlatego, że odkrywcami są dwaj Polacy. Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Michała Kusiaka poznałem osobiście i to w niebyle jakim miejscu. Dlatego, że poznaliśmy się w Chorzowie w planetarium. Powiem wam, że to jest największe w Europie. Wiedziałeś o tym, Adaś? Naprawdę, największe, najbardziej... Słuchajcie, tam są takie bariery, że tam wsiadasz takie kapsuły, zamykają cię, zakładasz okulary VR i cię wystrzeliwują na księżyc. Ty, ale jaja. Tylko nie powiem wam, co jest dalej, bo to nie jest tak, że hopsiu, bo to byłoby nudne, nie? Że lecisz od... I cały czas narrator mówi, co teraz widzisz, w jaką strefę przechodzisz, tam sferę, nie? Ja nie będę wam zdradzał. Musicie pójść i spróbować tego. Poza tym tam naprawdę cały dzień jest co robić. To jest tak magiczne miejsce, w tak pięknych okolicznościach przyrody. Także Chorzowskie Planetarium jest cool i jest... Chociaż cool to nie. Cool to jest taka uczelnia w Lublinie. Tak nie wolno mówić o planetarium, że jest cool. Cool jest jeden w Lublinie. Że jest zajebiste planetarium, cudowne i wspaniale ludzie tam pracują. Słuchajcie, byłem przyjęty jak jakiś król,
Kurczę, fajnie, 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 wspominam to. Dobra, ale zacząłem mówić o planetarium, zamiast mówić o mojej planetoidzie. I moja planetoida w tej chwili nazywa się 669588 Pazura. Chcę teraz wystąpić do mojej sieci komórkowej, żeby mi taki numer dali, nie? No i po prostu panowie zaproponowali Międzynarodowej Unii Astronomicznej, bo to musi być zatwierdzona nazwa, bo oczywiście ja też od Edytki mam gwiazdę. Kiedyś można było sobie pójść do sklepu i tam gwiazda jakaś tam, która ma ten, jest twoja i tam płacisz 100 zł. To ludzie mają takie gwiazdy, ale to nie jest zatwierdzone przez Unię Astronomiczną. To nie jest twoja nazwa, tak? To można sobie sprzedać i kupić wszystko, nie? Także nie, to nie jest tak, że ja kupiłem sobie planetoidę, została ona mi przyznana, bo naukowiec, który odkrywa taką planetoidę, znaczy trudno powiedzieć, czy odkrywa. Przede wszystkim ona musi być dobrze przez naukowców zbadana. To nie jest tak, że tam sobie lata kamyk jakiś po niebie i mówią, o, to będzie Pazura. Nie. Ona jest badana, jej trajektoria, czy tam jak tam się nazywa, orbita jest znana, prędkość i tak dalej, obrót. No tam mi tłumaczyli, no ja to się na tym za bardzo nie znam. I ona musi być bardzo, z czego jest złożona, jakie ma wymiary i ten. I ona to jest takie, zdaje się, województwo mazowieckie. To jest taka ta planetoida duża dość. Albo przesadziłem. I oni zostali zatwierdzeni jako naukowcy, którzy odkryli tę planetoidę, zbadali ją. Ona miała tam swój kod nadany przez Unię Astronomiczną i oni mają prawo, jako odkrywcy, nadać swoją nazwę ciału niebieskiemu. I ponieważ no, lubią mnie chyba chłopaki, panowie, no, chłopaki. Znaczy, ja cię mogę mówić chłopaki, bo jestem starszy. Jestem po 40, no. Jesteś czarodziejem. I panowie Kusiak i Żołnowski no, postanowili, że nazwą Pazura, zgłosili to do Międzynarodowej Unii Astronomicznej i to nie jest tak, że oni mówią, dobra, to nie będzie. No bo wiesz, przecież oni nie znają polskiego, nie? Jakby powiedzieli dupa, co by nie mogli nazwać, wiesz, ciała niebieskiego na niebie dupa, no bo by się wszyscy, którzy znają polski, śmiali, nie? W sumie tak. Tę nazwę się weryfikuje. Oni dokładnie mnie sprawdzili. Tak, przychodzili tutaj pod dom, krzyczeli, Pazura, pokaż się. Nie, żartuję. I oni sprawdzili to swoimi jakimiś tam kanałami i się zgodzili. I to jest zatwierdzone, ja dostałem taki piękny. Ty, muszę to przynieść, pokazać. Na końcu może przyniosę, co? Albo ja od razu przyniosę. Zatrzymaj może, czy nie zatrzymujesz? To jest 500. O, popatrz. To tak wygląda. No się nie zaśmiałeś. W sumie nie. To nie jest deska do krojenia, stary, tylko to jest drewno. Nie odbija się w żadnej kamerze? No i to jest Born, cery Andrzej Pazura, Born 62, Polish Film Theater and Dubbing Actor, Director, Producer and Cabaret Artist. He's known i tak znany z wielu ról. The Serfiak is proudly presented to Cezary Andrzej Pazura. Minor Planet. Widzicie? 669588 Pazura. To jest ta planeta. Ona jest tutaj usytuowana jest dokładnie, są jej asygnaty. Widzisz? Tylko gdzieś są, no. Czy to jest jej wymiar? Widzisz? Orbital period 5,48 year. Czyli jej orbita to jest 5,5 roku, 5,48. To ona raz oblatuje przez 5 lat. My Słońce okrążamy Ziemia przez rok. A moja planetoida 5,5 roku potrzebuje, żeby te... Main belt, aprox, diameter... No, trochę przesadziłem z tym województwem. Ona jest wielkości 1,5 kilometra na 2,5. Także ten... Mokotów, nie? Mokotów? Nie, to nie może. Raczej nie. W każdym razie tak to wygląda, zobaczcie. I mam swoje ciało niebieskie na niebie. Dziękuję bardzo naszym... Miałem taką ładną... Przez ciebie, Adaś, bo to zdjąłem, widzicie, na ładnie stało na tym, na tym. Ja mam pytanie, jak aktorzy na planie wciągają kreskę? Czy ten rulonik z banknotu, najlepiej dolara, jest zrobiony tak, że zawartość zostaje w środku? O! Ty, to dobry patent. Nikt tego nie próbował. Czy aktor rzeczywiście wciąga jakiś proszek, na przykład cukier? Patent z tym, żeby to był taki specjalny rulonik, gdzie to dziadostwo, które wciągasz... No bo nie wciągamy kokainy, wiadomo, bo jest za droga. Ja muszę się wygłupiać. No ja jestem stworzony po to. No przepraszam was bardzo. No.
Nie wciąga się kokainy dla zdrowia, no. Kurde, nie, że jest za droga. Ale droga jest. W każdym razie to by był zajebisty patent, gdybyśmy znaleźli taką rurkę, że ciągniesz i ten proszek zatrzymuje się tam, a aktor robi tylko, wiesz, ten, to dobre. To dobry patent. To ja muszę, ale jak to zatrzymać, żeby jednak powietrze szło, a proszek został? Chyba do pewnego momentu, nie? On tam został, a ty udajesz, że wciągnąłeś. No może tak. W każdym razie nie. My niestety wciągamy do nozdrza ten syf. Najczęściej to jest cukier puder. No. On widać, że on się klei. To nie jest ten... Ale wiesz, potem możesz go zjeść, bo jest słodko, ale ten, ale boli nos. Boli nos, to wchodzi tutaj, wiesz, ja mam tak wrażliwe zatoki, że ja sobie dużą krzywdę robiłem. Jak masz dużo dubli, to wiesz, to na próbach się tylko markuje, a wciągasz tam na dubel 2-3 i wiesz, i no żeby się nie truć tym dziadostwem. No to jest taki właśnie cukier puder, no. Tutaj wielkiego efiksa nie ma. Być może w Ameryce robią to inaczej, być może mają też rzeczywiście te ruloniki, wiesz, takie zrobione, że to się zatrzymuje w środku. To jest dobry pomysł, dobry patent. Muszę to przemyśleć, jak to zrobić. Dziękuję ci. Nierzeczywisty. No ale to jest, patrz, jakie to ciekawe. Przecież co w drugim filmie teraz wciągają te kreski, nie? No, w Ameryce to na pewno prawdziwe. Krzysiek 653. Historia miłosna Kasi i Czarka to jedna z moich ulubionych w historii kina. Obok takich perełek... nie wierzę. Krzysiek, nie wierzę, że to napisałeś. Czekaj. Nie, ja umrę dzisiaj. To jest z upału, nie? Czy od Krzyśka? Krzysiek, słuchajcie, co Krzysiek pisze. Jedna z moich ulubionych, historia miłosna Kasi i Czarka, to jedna z moich ulubionych historii kina obok takich perełek jak Casablanca, Bezsenność w Seattle, czy Ross i Rachel w Przyjaciołach. Jako młody, naiwny człowiek myślałem sobie, że Pazura i Woźniak na pewno ze sobą będą, bo tak świetnie do siebie pasują. Patrz, jakie to wszystko złudne. Czy był pan świadkiem lub sam doświadczył romansu na planie filmowym? Ewentualnie, czy zna pan jakąś parę, którą połączyła praca w filmie? No znam. Brad Pitt i Angelina Jolie. No nie wiem, kto tam jeszcze. Sporo było takich przypadków, że się, wiesz, zakochali. Jest coś takiego. Dlatego jestem zazdrosny o żonę. A ona o mnie. Chociaż zapytam, chyba już przestała, bo już widzę, że zdziadziałem, już na mnie nie lecą. Lecą w moim wieku takie, to ona nie jest zazdrosna. A starsze panie są fajne. Adaś zamilkł. Dobra, cicho. Nie drążmy tego tematu. W każdym razie, taka starsza pani sobie siedzi, haftuje, wiesz. Znaczy, w sensie wyszywa. Na drutach robi. Wiesz, nie ma potrzeb, że ją... Chodź, wyjdziemy na dyskotekę. Nie ma tego, masz święty spokój. No, dobrze, jakieś trzeba odpocząć. Kurde, nie masz cały czas... Ha, 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 ha. To jest głupie, nie? W każdym razie były takie ten... Jest coś takiego, że ludzie, jak wykonują ten sam zawód i są sobą zauroczeni, to się do siebie zbliżają. Ja mam też obserwowałem, że mojego znajomego żona została policjantką i zaczęła, no wiecie, no, jeździć z ich, jak to się nazywa, partner, tak? Że jeżdżą na te akcje i tak dalej i z tym partnerem się związała na zawsze. Potem zostawiła męża, bo jej to było bliżej, jakby te same, wiecie, emocje ich łączyły, niebezpieczeństwo, nie wiem, jak na filmach, nie? A taki księgowy, jak siedzi w domu, no to co to jest dla niej? Jak ona ma inne takie... I jest tak czasami, że ludzie z tego samego zawodu się do siebie zbliżają, bo oni się rozumieją. Oni mają to samo widzenie świata, te same spostrzeżenia, wiesz, i to ich tak zbliża do siebie. I my jesteśmy z Edytką chyba wyjątkiem, że my nie uprawiamy tego samego zawodu, a jednak... potrafimy się sobą zachwycać cały czas i cały czas lgnąć do siebie. Ale mnie się nie zdarzył romans z aktorką. Z aktorkami jednak tak jest, że jak poznajesz bliżej, to ci się odechcewa. Ale powiem wam, że są różne zaskoczenia. Nie powiem teraz nazwiska, ale z jedną ostatnio z aktorek musiałem zacząć, jak to się mówi, obmacywać przez ubiór. I byłem zaskoczony, że jest tak zajebiście zbudowana, bo lata lecą, a tutaj młodzież w środku pod ubraniem. Ale żeby romans nagle, nie, jestem odpowiedzialnym ojcem, mężem, ja nigdy nie miałem romansów takich, chyba. Nie miałem, to sobie przypominam, no co się śmiejesz, wiesz, ja jestem, słuchajcie, Jan Englert, kiedyś z nim pracowałem w filmie, i właśnie on powiedział, że jestem bombowcem niestety. No bo on dzieli mężczyzn na szybowce, myśliwce i bombowce.
ostatni. Szybowiec jest taki tam, że ma wszystko w dupie. Gdzie go wiatr poniesie, tam siada i zapyla, nie? Tego. I leci dalej. W ogóle się nie zatrzymuje. Nie? Pyk, pyk. Tam mówię, to są takie szybowce. Myśliwce to już są takie, co to on musi, wiesz, sobie pofruwać za celem i go zestrzelić. To jest taki ten. Ale potem poleci dalej zestrzelić następny. To jest myśliwiec, a bombowiec to jest taki, że tam, gdzie zrzuci bombę, to już zostaje. To już się żeni, nie? Także sami zwróćcie uwagę, że ja mam trzecią żonę. Tę właściwą. Teraz i ten. No, czyli ja co? No, trzy razy. Adaś, ty się nie siedź, bo ty tylko raz. Bombowiec. Wiesz, ty, jestem bombowiec. I, no bombowiec jestem, wiesz. I ja nie mam tak, że miałbym romans. Wiesz, jakbym był szybowcem, to stary, to ja bym romansował się z każdą koleżanką. Ja byłem kiedyś ciacho. Ty się ze mnie nie śmiej. Jak ja patrzę na swoje stare zdjęcia, mówię, kurde, jakie byłem ciacho. Czy to policja? Jakiś piękniś się włamał. O, chwila, odwołuję. To tylko ja. A ja w ogóle nie wierzyłem w swoje walory. Ja myślałem, że jestem taki czaruś z niewiadowa, wiesz, że mnie nie... Ja nie jestem atrakcyjny dla dziewczyn. Okazało się, że po latach mi debilki, po latach, jak są stare, dopiero mi mówią, ale to byłeś kiedyś, tak miałem ochotę. Ja mówię, to wtedy trzeba było mówić, a nie jak masz 60 lat. Czas minął. Także, a więc para, która połączyła praca przy filmie, no to Angelina Jolie, to jest taki, i Brad Pitt, taki znany chyba ten. Z kim ci się najtrudniej współpracowało lub z kim nie chciałbyś współpracować? Branży filmowej, to jest w każdej innej też pewnie są kosy między współpracownikami. To jest pierwsza część pytania, druga jest ciekawa. O czym myślałeś, gdy grałeś scenę Zabije Cię, ty ubeku pierdolony w Pierwszych Psach? Tak idealnie oddałeś emocje targające Waldkiem, że mówiąc bez cienia przesady, ta scena zasługuje na Oscara. Tak, to masz rację. Mi się ta scena podoba, ona jest absolutnie prawdziwa. W jednym ujęciu, kurwa, tam nie ma ściemy. Jest to scena, za którą cię pokochałem jako aktora. Dziękuję ci za twoją robotę i wspaniałe role. Bez ciebie polskie kino nie miałoby sensu. Że ja to kiedyś usłyszę, Adaś, Jezus Maria. Bo jestem cały czas gdzieś w środku tym studentem szkoły teatralnej. Jak ja usłyszę, że kino polskie bez mnie nie miałoby sensu, to ważne rzeczy, co mówisz, ale ja w to i tak nie wierzę. Ale nie, wiesz, z kim najtrudniej pracowało, no, z wieloma ludźmi się trudno pracuje, ale jak nikt, wiesz, każda praca jest ciężka, to nie miałem kosy między współpracownikami, nie miałem takiego, że nienawidziłem, że coś, nie, były takie przypadki wśród innych kolegów, ale ja nie miałem czegoś takiego nigdy. Ja byłem jednak taki, umiem się tak, wiesz, jak trzcina, tak, wiesz, oplotę, wiesz, i ten. Ale to jest ciekawe, o czym myślałeś, gdy grałeś scenę Zabije Cię, ty ubeku pierdolony? Słuchaj, ja wtedy po prostu myślałem tylko o tym, czy zdążę do teatru. Graliśmy tę scenę w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a miałem spektakl o 19:30 w Warszawie. Była godzina 16, jak zaczęliśmy kręcić tę scenę, bo pan Władysław Pasikowski, reżyser, i Paweł Edelman się pokłócili. I Szpital Matki Polki jest dużym szpitalem, bo to jest centrum, pomnik. I tam były wtedy dwie restauracje, takie restauracje jadłodajnie, jedna z jednej strony szpitala, druga z drugiej. Jeden siedział tu, drugi siedział tam. I ja biegałem, żeby ich z tego, bo ja powiedziałem, słuchajcie, ja muszę o 16 wyjechać, żeby zdążyć na spektakl. Wtedy się jechało z Łodzi do Warszawy ponad 2 godziny. Jeszcze to była jesień. I ja po prostu byłem tak ujony na nich, że mam na tak ważną scenę, mogę zagrać w jednym dublu, bo muszę zaraz i jechać jeszcze w nerwach, czy zdążę na spektakl, bo mnie wyrzucą z roboty. I tylko o tym myślałem. Myślałem o tym, żeby jak najszybciej skończyć, ale miałem taki wkur w sobie prawdziwy. Może oni specjalnie się pokłócili, żeby wydobyć ze mnie te emocje, które wtedy się wylały na tego Lindę, na tę całą sytuację. Bo ja byłem taki, że bym pozabijał wtedy. Naprawdę bym pozabijał. A jeszcze nie przygotowali mi tych szaf do rozbijania krzesłem, bo to nie wiem, czy wiecie, ale te szafki takie na lekarstwa, które tam stały, one mają szyby, które są szybami hartowanymi. Dlatego, że tam była morfina, no te, na kluczyk zamykane, żeby chory się nie dostał, nie wybił szybki, se nie wziął czegoś, no to te szyby się hartowało. A oni mi nie... Zadanie w produkcji było popodcinać te szyby, żebym jak uderzę, to żeby się jednak rozwaliła. No i tam, wiesz, jaką miałem siłę, żeby hartowane szyby rozwalić. Ale w dwóch chyba szafkach nie poszły. Zły kąt uderzenia.
Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony. Nikt więcej. Nikt. Kurwa, nikt. Nikt. Dobra, to tyle. No kończymy, bo to... O, czy podłożył pan kiedyś jakiemuś aktorowi lub aktorce przysłowiową świnię? Nie. Nie. No jak Boga kocham, nie. Ale pod sobą znalazłem parę świn. Pamiętajcie, kupujcie perfumy firmy Sky & Co. To jest firma mojej żony i teraz mamy nowy zapach. Nazywa się Omnia Oud. Szkoda, że nie mam takiej, że tego, że pikam wam i wy czujecie, nie? Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Miłych wakacji. Pa.